Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek Stop Model. Jednak dziś zajmiemy się połową odcinka, omówimy sobie zadania, dlatego że uważam je za bardzo interesujące w tym odcinku i mam Wam sporo do powiedzenia, a nie chcę, żeby ten odcinek trwał 2 godziny. Jeżeli podobają Wam się kolczyki oraz top, który mam teraz na sobie, to zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu www.hatihati.pl. Zapraszam Was również na Instagram mojego sklepu hatihati.pl. Zapraszam Was również na mój Instagram, tam pojawia się trochę inny content od tego, co pokazuję na Instagramie. Zakończmy ogłoszenia parafialne i przechodzimy do odcinka. Przypomnę, omawiamy sezon pierwszy z polskiej edycji Top Model. Cześć! Dzisiaj zamieszka z Wami nowa dziewczyna. Co? Zastępi w programie Nicole. O nie! Ja pierdzielę! Ej, życzę jej powodzenia. Zarżniemy ją nożem. Zrzucimy zwłoki do jeziorka. Ale słuchajcie, ja myślę, że ona będzie miała z nami ciężkie życie. No, właśnie. Odnieśmy tę sytuację do prawdziwej sytuacji, która może wydarzyć się w modelingu. To znaczy, kiedy modelki są w model's apartment, czyli w mieszkaniu, w którym mieszkają podczas kontraktu modelingowego, to jest też tak, że przyjeżdżają nowe osoby. W ogóle jest tak, że raczej wszystkie modelki albo wszyscy modele nie przyjeżdżają w tym samym czasie, więc jest taka ciągła rotacja. Oczywiście każdy może mieć zupełnie inne doświadczenie. Ja z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że nam zazwyczaj agencja nie mówiła, mi przynajmniej, agencja nigdy nie mówiła, że ktoś nowy przyjeżdża, więc zawsze to była niespodzianka. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nas nie informowali, bo tak naprawdę niewiele by ich to kosztowało, a jednak posiadanie nowej współlokatorki, z którą się będzie mieszkało kilka miesięcy, no to jest coś istotnego. A tutaj dziewczyny mówią, że oj, nie będzie miała z nami ciężko. No ja z mojego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że nie pamiętam za bardzo jakichś takich sytuacji, żeby osoba, która przyjechała do Models Apartment inaczej się traktowało, w sensie takiego świeżaka, bo my same też jesteśmy świeżakiem. My też przyjeżdżamy, wiadomo, że na początku jest trochę inaczej, bo wszyscy w mieszkaniu się znają, my znamy, a jeżeli my przyjeżdżamy jako nowe osoby, no to musimy się z każdym zapoznać. Ale szczerze mówiąc, to jakoś nigdy nie widziałam wybitnie, żeby świeżaki były gorzej traktowane. Inną sprawą jest, że wiadomo, że nie ze wszystkimi się dogadamy. Niespodzianka! Ochotę mam wielką, by zostać modelką. Chodzisz jak gazela, jak supermodelka, ale błagam cię, nie śpiewaj dłużej. Nigdy więcej! Magda walczyła na całego. Niestety została tylko pierwszą, rezerwową. Nie przechodzisz dalej. To, że jedno zdjęcie mi nie wyszło, nie znaczy, że nie potrafię więcej pokazać niż jedno zdjęcie. Dla mnie od początku było dużym zaskoczeniem, że Magda nie przeszła do Top Model już z pierwszego rzutu. To jest Magda z FAT. Magda pracowała jako modelka. Nie pamiętam teraz, czy pracowała na kontraktach, ale wiem, że pracowała w Polsce, jeszcze jak ja też trochę pracowałam w Polsce. Ona też brała udział w jakichś konkursach Miss i generalnie to no, trochę tam próbowała się przebić do mediów i do show biznesu. No i widać, że ma potencjał zdecydowanie, więc to było dla mnie zaskoczenie, że przyjęto do programu osoby, które albo nie mają wzrostu, albo nie mają wieku, albo nie mają wymiarów. No właśnie, a Magdy nie przyjęto. No ale przeszła do programu, także będziemy obserwować, jak sobie będzie radzić. Jakby wrażeń było mało, w domu modelek pojawia się Ania Rubik. A to oznacza jedno. Zadanie. Dzieny. Bardzo mi się podoba to, że w pierwszym sezonie była współprowadzącą Ania Rubik, dlatego że ma niesamowite doświadczenie. Ja wiem, że już to mówiłam, ale dziewczyny mogą się zdecydowanie więcej nauczyć od niej niż od Joanny Krupy. I moim zdaniem w ogóle od samego początku to Ania Rubik powinna być prowadzącą Top Model. Ona fajnie się sprawdziła w Projekt Runway, z tego co pamiętam, ale niestety nie mogę sobie odświeżyć wspomnień, bo Projekt Runway został usunięty ze wszystkich takich VOD programów, więc nie można już obejrzeć. Zazwyczaj jak Ania pojawia się w odcinku, to możemy się dowiedzieć wielu ciekawostek i takich spraw technicznych na temat modelingu, także zobaczmy. Każdy z Was ma swój charakter i osobowość. Będziecie się uczyć wykorzystać to na castingu, żeby pokazać klientowi, że jesteście inne od reszty, więc musicie widzieć cel i tam dążyć. I pamiętajcie, cały świat mody jest nie w Polsce, ale w Nowym Jorku, w Paryżu, w Mediolanie i tam nikt nie mówi po polsku. To już nie będzie Ania, tylko będę waszym klientem, okej? Dobra, więc się nie znamy. Zapowiada się ciekawie. Po pierwsze będzie test z języka angielskiego, a po drugie będzie taka symulacja castingu.
Jak możecie pamiętać, ja wielokrotnie powtarzałam, że castingi mogą wyglądać zupełnie inaczej. Każdy klient ma inne podejście. Czasami prosi się Was o przedstawienie, możecie powiedzieć coś ciekawego na swój temat. I rzeczywiście mi również wiele razy podkreślano, że dobrze jest zrobić takie wrażenie na castingu, żebyśmy zostali zapamiętani, żebym ja została zapamiętana. Ale jednocześnie też Wam powiem, że ja osobiście nie uważam, że żeby zostać zapamiętanym, trzeba wrzucić szklanką w jurorów, czy trzeba być wulgarnym, albo trzeba krzyczeć. Wręcz z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że większość klientów nie lubiła zbyt głośnych osób. Zazwyczaj klienci dobrze reagowali na osoby charyzmatyczne, które powiedzą coś ciekawego, więc możecie sobie przygotować na przykład, nie wiem, jakieś 2-3 ciekawostki na swój własny temat. Może tak się zdarzyć też, że spytają się o Wasze hobby, więc też powiedzcie coś takiego ciekawego, co będzie bardziej zapadało w pamięć. Ja pamiętam, że mówiłam często, że interesują mnie stosunki międzynarodowe. No i to była też prawda. Teraz już trochę mniej, ale wcześniej bardzo mnie interesowało stosunki międzynarodowe i zimna wojna. Oprócz tego jeszcze wspominałam, że lubię biegać, więc chciałam pokazać, że jest taki jakby zdrowy styl życia u mnie oraz coś, co mnie wyróżnia. Oczywiście nie musicie nic ściemniać, nie musicie oszukiwać, ale przygotujcie coś takiego ciekawego, żeby jak coś zaskoczyć klienta, żeby Was zapamiętał. Cześć. Cześć. Tutaj mamy Olę. I na początek chciałam Wam tylko powiedzieć, że Ola ubrała się bardzo standardowo, jak na casting. Leginsy, pamiętam, że leginsy były najpopularniejszym strojem, dlatego że jakby dołem, jeżeli chodzi o strój, dlatego że ładnie pokazują figurę, to znaczy widać, jaki jest kształt, widać, jaki jest rozmiar, nie poszerzają bioder, nie ma jakichś dodatkowych kieszeni, które mogą sprawić, że sylwetka wygląda inaczej niż w rzeczywistości jest. Włosy związane. Tutaj już ja też Wam mówiłam, że ja osobiście wolałam zawsze chodzić we włosach rozpuszczonych, ale mieć ze sobą gumkę, żeby związać je ewentualnie, żeby mi się nie odgniatały włosy. Makijaż prawie niewidoczny, tak jest najlepiej się zaprezentować, chyba że agencja Wam powie co innego, bo są takie rynki, gdzie klienci życzą sobie mocniejszy makijaż, ale to nie są te rynki najważniejsze, powiedzmy, jeżeli chodzi o modę. I do tego Ola ma booka, czyli ma swoje portfolio. Oprócz tego, jeszcze tego oczywiście nie widać, ale cieliste stringi jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o stanik, to również powinien być cielisty, także jeżeli przymierzymy jakieś ubrania, to ubrania projektanta, to nasza bielizna nie będzie się odznaczać i nie będzie widoczna. Oprócz tego też tutaj jeszcze nie widać, ale szpilki i moje agencje zazwyczaj prosiły, żebym zabierała ze sobą na castingi zwykłe czarne szpilki z zakrytymi butami. Ja osobiście lubiłam jak najwyższe obcasy, bo wtedy fajniej mi się robiło catwalk, ale też pamiętajcie o tym, żeby mieć takie buty, w których Wasza stopa będzie stabilna, żeby jak najlepiej się zaprezentować. To jest pokaz od couture. Czyli będziesz musiała być bardzo elegancka, sophisticated. Założysz tą sukienkę i ten żakiet i będziesz musiała zdjąć żakiet i zaprezentować sukienkę. Bardzo mi się podoba to, co tutaj zostało pokazane. Nie musicie się bać, bo często w tych programach Top Model pokazują, że podczas sesji zdjęciowej to w ogóle jak się odezwiecie do fotografa, to dostaniecie zjebkę i tak dalej, ale tak naprawdę to bardzo istotną kwestią jest to, żeby się komunikować nawzajem i również ja będę Wam opowiadać z mojego doświadczenia. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że większość klientów na castingach, czy tam osób, które organizowały castingi, mówiła, w jakim stylu chce, żebym się przeszła, jaki rodzaj catwalku, żebym zrobiła, bo to nie jest tak, że do każdego pokazu idziemy tak samo. Też już kiedyś o tym wspominałam, na przykład kiedy ja robiłam pokaz biżuterii, to wówczas kazano nam, proszę nas, żeby chodzić jak najwolniej się da, żeby ta biżuteria była jak najbardziej widoczna. Też uczono mnie, jak wykonywać takie ruchy, żeby pokazywać biżuterię, jak się zatrzymać, jak się obrócić. Spokojnie, spokojnie, bo jeżeli klient będzie chciał coś niestandardowego, to Wam o tym powie. Tutaj właśnie ma być tak bardzo sophisticated, troszeczkę wolniej, tak bardziej elegancko. Czasami mogą Wam klienci powiedzieć właśnie, żeby się przejść szybciej, że będzie szybsza muzyka, że bardziej jakoś tak wiecie, z werwą. Także fajnie, że tutaj zostało pokazane, że jest normalny dialog pomiędzy klientem a modelką, a nie, że modelka powinna się w ogóle bać cokolwiek powiedzieć. Mi też wiele razy na castingach nie powiedziano, jak
jak mam się przejść i spytałam się, czy mam się przejść szybciej, czy wolniej. Czasami klient mi powiedział, a czasami powiedzieli mi, że przejdź się tak, jak normalnie chodzisz. Więc każda reakcja może być zupełnie inna, ale nie bójcie się rozmawiać. Ola podczas pokazu musiała zdjąć marynarkę i to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Oczywiście to nie jest żaden rocket science, ale jest kilka różnych metod, żeby zdejmować te marynarki czy różne elementy swojego ubrania, bo ważne, takie istotne jest to, żeby to było takie bardzo płynne i żeby nie było tak, że zdejmiecie jedną rękę, później ręka wam się wywinie na drugą stronę, nie wiem, nie będziecie mogli zdjąć tego drugiego rękawa. To czasami może bardzo brzydko wyglądać. Tak samo jeżeli chodzi o zdejmowanie rękawiczek, jest dużo różnych metod. I właśnie fajnie by było, gdyby takie rzeczy uczono dziewczyny zamiast, nie wiem, nauki przechodzenia przez lasery. Wydaje mi się, że chociaż te lasery to i tak jeszcze nie było najgorsze, ale na przykład zamiast uczyć, jak dekorować wystawy sklepowe, to może warto by było właśnie uczyć takie rzeczy. Moim zdaniem Ola sobie super tutaj poradziła. Ty jesteś za niska na wybieg. Tak wiem. Czyli musisz naprawdę tego chcieć. Oni muszą cię wziąć na ten wybieg tylko i wyłącznie ze względu na twoją osobowość, charakter i energię. Ola, jeżeli jesteście ciekawi, to sprawdziłam, ma 172 cm wzrostu. Ja znam bardzo dużo dziewczyn, które z takim wzrostem spokojnie pracują. Nawet kilka moich koleżanek robi pokazy. Zresztą koronnym przykładem zawsze jest Kate Moss, prawda? Która jest jeszcze niższa, bo nawet nie ma 1,70 m, a robiła pokazy u największych projektantów mody. Natomiast rzeczywiście taką standardową regułą jest, że dziewczyny, które mają 175 cm wzrostu i więcej, robią pokazy. Ale tutaj jest moim zdaniem bardzo słuszna uwaga, że jeżeli nie wpisujemy się w te takie standardy wzrostu, które obowiązują podczas pokazów mody, to możemy rzeczywiście nadrobić charakterem. To znaczy, ja wam powiem tak, jeżeli nie spodoba się projektantom wasz typ urody oraz wasz wzrost, to niestety charakter niewiele już zadziała. Ale jeżeli projektant zobaczy, że wizualnie pasujecie do jego kolekcji, że macie taki styl, który im odpowiada, nie macie wzrostu, ale macie jeszcze do tego fajny charakter, to być może jeszcze coś można ukryć. Więc dużo takich ciekawych wskazówek moim zdaniem. Do you have any experience in being a model? No, it's my first time, it's my first casting, but I'm a fast learner and I want to be the best. I want you to try on the dress and a pair of shoes, that little dress and the jacket as well. Bardzo mi się podoba to, jak Beata odpowiada i w jaki sposób prowadzi rozmowę, dlatego że nie zrobiła z siebie takiej środki, że nie, to jest mój pierwszy casting i jestem taka zestresowana, tylko super się zareklamowała i obróciła coś, co teoretycznie mogłoby być jej minusem. Coś, co niekoniecznie jest jakąś wielką przeszkodą. Ja pamiętam, że jak robiłam pierwsze castingi, to mówiłam klientom, że jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę zacząć i że uwielbiam pracę w modelingu i zazwyczaj spotykałam się z bardzo pozytywną reakcją. I jak ja bym była klientem, to gdybym taką entuzjastycznie podchodzącą do tematu osobę poznała, to prawdopodobnie, jeżeli by mi pasowała, dałabym szansę, ale jeżeli ktoś by do mnie przyszedł i mówił, że no nie, jeszcze nigdy nie pracowałam, jestem zestresowana, taki wielki świat, to chyba bym nie ryzykowała, bo bałabym się, że może być tutaj wpadka. No i Beata przymierza ubrania. To też, tak jak wam mówiłam, na niektórych castingach przymierzamy ubrania, na niektórych nie przymierzamy. Zazwyczaj jak nie przymierzamy ubrań, to znaczy, że nie dostaliśmy pracy. Ale czasami się zdarzają naprawdę dziwne wyjątki od reguły i może wam się wydawać, że nie dostaliście pracy, a potem wasza agencja dzwoni, że zabukowaliście pokaz czy jakiś katalog. Okej, okay. Just try behind me. To był chyba rozmiar 34, no ja mam 38, tu nie ma się co oszukiwać. So it doesn't close. Okay, all right. And the gorset isn't close either. It didn't fit, right? No niestety, tak to jest, że to my mamy pasować do ubrań, my jako modelki, a nie ubrania do nas. Zupełnie inaczej jest, jeżeli to my kupujemy dla siebie ubrania. Wiadomo, że wtedy my dopasowujemy ubrania do nas, ale tutaj jest tak, że standardowo przy zdjęciach, sesjach zdjęciowych i przy pokazach projektanci prezentują jeden określony rozmiar ubrań i to my mamy się dostosować. Wiem, że teraz podczas niektórych pokazów to trochę się zmienia, ale jednak to są odstępstwa od reguły, żeby prezentować inne rodzaje ubrań. Ja znam jeden ciekawy przykład, mianowicie jak byłam w Singapurze za pierwszym razem,
to na kontrakcie był Lukas, chłopak z Brazylii, bardzo przystojny chłopak. On był misterem Brazylii i chyba pierwszym albo drugim misterem Universe. I on był gwiazdą, nadal jest gwiazdą w Brazylii. No i był w tym samym czasie na kontrakcie, też w ogóle bardzo miły chłopak. I dla niego, on był taki bardzo przypakowany, bardzo duży był. Dla niego podczas Fashion Weeka, robiliśmy razem Fashion Weeka w Singapurze, to dla niego specjalnie powiększano rozmiar ubrań. Ale to jest znowu taki przykład, o którym ja wam mówiłam, dlatego że on był model / celebrity. On bardzo przystojny, więc jakby jak najbardziej wymiary w warunki na modela miał. Natomiast był inaczej traktowany też ze względu na swój taki status celebrycki troszkę. Okej. Myślałam, że może. Przecież nie wiadomo, jaką sukienkę się dostanie na pokaz, to jest tylko jakby taka próba. When you're a model, you work with your body, so you have to have certain proportions, certain... It's just a job. People pay a lot of money to fit the clothes. Tutaj ja akurat muszę się zgodzić z Anią Rubik, rzeczywiście nie da rady przeskoczyć tego. Jeżeli pojedzie na castingi do Fashion Weeka w Paryżu, w Nowym Jorku, w Mediolanie, to nie będzie tak, że będą do modelki dostosowywać ciuchów. Ale też się zastanawiam, no bo z jakiegoś względu Beatę przyjęto, prawda? Ja w ogóle, tak jak wam mówiłam, ja jestem wielką fanką jej urody, ja też uważam, że ona ma niesamowitą figurę, jest szczupłą osobą, jest po prostu bardzo wysoka. Więc to może wynikać z troszeczkę czegoś innego. Ale też się tak zastanawiam, skoro zdecydowaliście zaprosić do programu osoby, które mają wymiary, które nie wpisują się te takie zwykłe wymiary standardowe, modelingowe, to dlaczego na przykład nie rozpiszą im diety? Dlaczego nie skonsultują z dietetykiem? Dlaczego nie zastanowią się, jak w taki zdrowy sposób doprowadzić do tego, żeby te osoby miały możliwość w ogóle pracy w modelingu? Ja tego właśnie nie jestem do końca w stanie zrozumieć. Sit down. What's your name? Paulina. Do you speak English? Not really? No. How long have you been working modeling? Non? Alors, tu parles français? Non? Non. No. So you will not understand the photographer, because our photographer is, he speaks English and he speaks French. And you don't speak English, you don't speak French. Okay, all right. Thank you. You're welcome. Angielski jest niezbędny. To też nie jest tak, że w modelingu musicie mieć idealny angielski. Ja naprawdę mam wielu znajomych, którzy ledwo co dukają po angielsku i super pracują. Chodzi tylko o to, żeby móc siebie zrozumieć nawzajem. To nie chodzi o to, żeby się popisać, czy żeby zdobyć piątkę z jakiegoś egzaminu. Także nie musicie się w ogóle stresować tym, co zawsze w szkołach powtarzają. W szkołach zawsze powtarzają, że jak pomylisz past perfect z, nie wiem, present perfect, to w ogóle będzie przekichane. Jak pomylisz de z e przed rzeczownikiem, to po prostu, o Boże, tragedia. Nie, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Chodzi o to, żeby móc się ze sobą komunikować. Co więcej, ja znam sporo osób, które nie znają angielskiego, znaczy poznałam, jakby nie utrzymuję kontaktu, bo ciężko by mi było się porozumieć, ale poznałam sporo modelek z Brazylii i z Rosji, które nie znały angielskiego i jakoś, nie mam zielonego pojęcia, magicznym sposobem ta komunikacja, znaczy wiadomo, że znały kilka słów, ale jakoś ta komunikacja wychodziła, to było więcej gestykulacji i tak dalej. Ogólnie ja uważam, że warto jest znać dobrze język angielski, bo chodzi o to, żebyście wy czuli się komfortowo. Poza tym jest bezpiecznie jednak, jak jesteście na drugim końcu świata albo nawet, nie wiem, w innym państwie po prostu i jest ciężko wam się skomunikować, to no to jest niekomfortowa sytuacja. Ale nie musicie być Einsteinem, można popełniać błędy, nie martwcie się, po prostu musicie nauczyć się komunikować. I don't have bash, no strings. Rule number one, every casting, strings. Koroneczki będą przeszkadzać w tej sukience. Dziękuję. Ojeju, ta bielizna była naprawdę bardzo nieodpowiednia na casting. Nie wiem, czy mogłaby być gorsza. Ja kilka razy, muszę się przyznać wam niestety, kilka razy założyłam złą bieliznę. To nadal były stringi, ale w jakimś tam mocniejszym kolorze, już nie pamiętam. I mi się tak zdarzyło, że dostałam jakąś białą sukienkę, czy tam taką półprzezroczystą sukienkę i klient bardzo narzekał i miał jak najbardziej podstawę do tego, żeby narzekać. A tutaj jeszcze falbanki kolorowe. No to nie, nie. Dobrze jest mieć nawet, wiecie co, kurczę, jak macie taki problem, żeby, nie wiem, zapominać o tym, no nie wiem, można sobie do torebki czy do plecaka takiego castingowego włożyć po prostu parę, jedną parę czystych stringów w kolorze cielistym i zawsze je mieć przy sobie. Jak zapomnicie, to będzie można się przebrać, no nie wiem. Now I want you to be really angry, you're pissed. Okay, one, two, three.
Now let's say you're really sad, you're just, you know, melancholic and just floating away. Casting Kasi wygląda zupełnie inaczej, jak możecie zobaczyć. Tutaj bardziej wygląda to jak casting do katalogu. Oczywiście znowu, co klient, to inny pomysł i może być tak, że będzie 15 osób, nie wiem, więcej, zazwyczaj 100 osób robiło ten sam casting i dla każdej osoby ten casting będzie wyglądał inaczej. Ale ja osobiście jestem zaskoczona, żeby na castingu do pokazu robić takie sesje, że pokaż różne emocje, tutaj jesteś melancholijna. Nie spotkałam się z czymś takim. Rzeczywiście robią zdjęcia też do castingów na pokazy, tylko zazwyczaj to są zwykłe snapy. To są takie polaroidy bardzo proste, mogą też nagrać filmik z waszego catwalku. No tutaj jestem zaskoczona troszeczkę. Nie poszło mi dobrze. Jeszcze Batko powiedziałaś mi, żebym sobie wsadziła chusteczkę. Wypadła mi ta chusteczka, jak ściągałam buty, nie? A co to? Więc wsiara taka, że wiesz... Boże, jaki dramatyczny montaż. Jezu, jak wsadzicie sobie chusteczki do butów i wam wypadną przy kliencie, to się naprawdę nic nie dzieje. W sensie ja rozumiem Kasię, ja się z niej nie śmieję, bo domyślam się, jak musiała być zestresowana w programie, ale ten montaż TVN-owski, takie brrr, chusteczka. No i co z tego? Słuchajcie, na pokazach klienci sami, znaczy klienci wiadomo, że nie będą wam pomagać, ale osoby, które organizują pokaz, jak trzeba będzie, to będą wam wpychali, te osoby będą wam wpychały chusteczki do butów, jeżeli się okaże, że nie ma waszego rozmiaru. Normalna sprawa, nie przejmujcie się, naprawdę. Mamy dwie zwyciężczynie tego castingu. Jako nagrodę dostaną 20 klatek więcej na kolejnej sesji. Jest to Kasia i Magda. No i to są fajne nagrody w programie, moim zdaniem. I fajne nagrody dla modelek, bo przyda im się to w wygraniu takiego głównego zadania, bo jednak sesja zdjęciowa jest najważniejsza. I fajne, jeżeli chodzi, fajna nagroda, jeżeli chodzi o cały ten konkurs, o cały to reality show, bo większą taką rywalizację trochę buduje, ale nadal jest to wszystko związane z rywalizacją modelingową, także super. Niestety też mamy dziewczynę, która przegrywa. Jej odejmiemy 20 klatek z kolejnej sesji. Paulinko? No tak, z jednej strony szkoda Pauliny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że takie nagrody to jest większa motywacja do tego, żeby wykazać się w zadaniach, bo w tych najnowszych sezonach Top Model dziewczyny, znaczy teraz już też faceci, modele robią zadania, a potem wygrywają, no nie wiem, jakąś premierę gdzieś na jakiś tam film, jakby fajnie, wszystko spoko, ale to nie pomaga w ogóle podczas rywalizacji i nie przybliża ich do tego, żeby zostać modelami. Tak, już chciałam powiedzieć modelkami, modelami, bo teraz już są panowie. Przed modelkami impreza z ważnymi ludźmi z branży. Czy będą potrafiły się zaprezentować? Idziemy? Idziemy! No. Chciałam wam tylko powiedzieć, że życie i praca modelki wcale nie jest taka glamorous, jak wszędzie się pokazuje. I to nie jest tak, że są wieczne imprezy, wieczny blichtr i flash aparatów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jest dosyć sporo imprez. Po pierwsze, po pokazach czy po jakichś eventach, jak skończymy pracę, to ja zazwyczaj byłam zapraszana i mogłam sobie zostać na bankiecie. Czasami było jakieś after party i tak dalej. Oprócz tego jest jeszcze coś takiego jak Models Night, the Models Party i wiele klubów ma otwarte imprezy dla modelek, w sensie, że my nie musimy za nic płacić, mamy darmowy wstęp, darmowe napoje, czasami jeszcze jakieś przekąski, czasami są Models Dinner. Może być też tak, że jesteśmy zapraszane na jakieś eventy i od tego są specjalne osoby, które nas zapraszają, tak zwani PR-zy. Ja też byłam zapraszana na wiele koncertów, więc rzeczywiście to jest bardzo duży przywilej i podczas takich eventów można poznać sporo osób. Więc ja uważam, że networking w zawodzie modelki i modela jest bardzo istotny. Z tym, że pamiętajcie o tym, że networking możecie zacząć nie tylko na imprezach, chociaż to też jest dobre miejsce, ale możecie zacząć już w trakcie pracy. To znaczy, ja już kiedyś wam o tym opowiadałam, teraz jeszcze zwłaszcza w dobie social mediów, bądźcie mili dla ludzi, z którymi pracujecie, rozmawiajcie z fryzjerką, z makijażystką. Te osoby również mogą przyczynić się do tego, że zostaniecie zabukowane do kolejnych prac. Fajnie jest być miłym dla innych osób, po prostu, bo chcecie być mili. Wiecie, pracujecie ze sobą, więc po co, nie wiem, wywyższać się czy zgrywać diwę,
ale jeszcze dodatkowo wymieńcie się Instagramem, oznaczcie na przykład, jak robicie jakieś zdjęcie z backstage'u, to oznaczcie makijażystkę, która Wam zrobiła makijaż i będziecie w takim luźnym, ale jednak kontakcie. Dzisiaj Wasze zadanie polega na tym, że oprócz tego, że macie się świetnie bawić, jeszcze będziecie musiały zorganizować wizytówki bardzo znanych osób na imprezie. Dziewczyny, cztery osoby, od których wizytówki musicie zdobyć. Iza Bartosz, redaktor naczelna magazynu Gala. Paprocki i Brzozowski, jedni z najlepszych projektantów w Polsce. Rodrigo, projektant mody. I expect something great, some very young, ambitious girls that want to get into the fashion community. Sasza Knezewicz, prywatnie narzeczony Ani Rubik. Bardzo podoba mi się to zadanie, dlatego że networking to jest coś, co przyda się naprawdę w wielu różnych sytuacjach w życiu, nie tylko w modelingu oczywiście. Dodatkowo to jest fajne zadanie, z którym mogą sobie poradzić również osoby bardziej nieśmiałe. To znaczy, tutaj nie trzeba skakać, krzyczeć, rozbijać szklanek, tylko to będzie takie fajne przełamanie się w byciu w niekomfortowej sytuacji. To znaczy niekomfortowej dla niektórych osób oczywiście. I podczas pracy w modelingu jest tak, że często na secie zdjęciowym pracujecie z totalnie nowymi osobami. I super będzie, jeżeli złapiecie takie luźne flow, to nie chodzi o to, że musicie się wymieniać, nie wiem, jakimiś prywatnymi informacjami z życia, czy zaprzyjaźnić się i być takimi best buddies, ale chodzi o to, żeby móc płynnie prowadzić rozmowę, żeby nie było jakiegoś takiego dyskomfortu. Także moim zdaniem naprawdę bardzo fajne zadanie, podoba mi się. First time I see such people like this and I'm really excited. Jestem za niska, tak? I ale Kate Moss też nie jest bardzo wysoka. Tak, ja wiem, ale ona ma coś w sobie takiego. To nie jest moim zdaniem najlepszy sposób na rozmowę, żeby opowiadać o tym, co jest w Was złego i co jest w Was takiego, czego nie lubicie, nie wiem, jakie są Wasze słabsze strony. Jeżeli chcecie kogoś poznać z branży, to jeżeli chcecie opowiedzieć o sobie, to moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest podkreślić jakieś pozytywne rzeczy, niż skupiać się na tych negatywnych. Bo nawet jeżeli macie jakieś negatywne cechy, każdy ma, czy jeżeli chodzi o kwestie fizyczności, czy jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, jakieś personalne, to słuchajcie, jeżeli wypunktujecie to, no to te osoby, z którymi rozmawiacie, po prostu to zauważą. To moim zdaniem nie ma kompletnie sensu. Też uważam, że dobrą sprawą jest zadawać pytania osobie, z którą rozmawiacie i pokazać, że jesteście ciekawi tego, czym zajmuje się ta druga osoba, jakie mają doświadczenia, żeby to nie było tak, że tylko wy o sobie rozmawiacie i o tym, jak wam jest ciężko, tylko żeby to było tak, że rozmówca też poczuje się taki usatysfakcjonowany, że chcecie się czegoś o nim dowiedzieć. Po imprezie przyszedł czas na ocenę. Pierwsza była Magda. Z kim ci się najlepiej rozmawiało? Z Rodrigę. Dlatego, że mu się spodobałam na od razu. You're very beautiful. Are you talking about fashion? Beautiful. Thank you. I'm sorry. Podoba mi się bardzo. Are you talking about fashion? Taka wcinka. Jakby za bardzo nie wiadomo, o co chodzi. Bardzo mnie to rozbawiło, ale nie w jakimś tam negatywnym tego słowa znaczeniu, bo wiadomo, że głośna impreza, więc można czegoś nie usłyszeć. No, Magdzie słabo poszło. Jedna tylko wizytówka. Być może skupiła się na tym, żeby poświęciła jakby większość czasu tylko na rozmowę z jedną osobą. No, jak na to zadanie w programie Top Model, to dosyć słabo. Ode mnie nie dostałaś wizytówki. Wiem, właśnie. A wiesz dlaczego? Kiedy rozmawiałam z twoją koleżanką, to stałaś obok i przez cały czas patrzyłaś na mnie. Kręcone włosy, nie wiem, czy było już coś takiego? Myślę, że było, ale powiedziałaś jedną ciekawszą rzecz, że myślałaś o dziennikarstwie, a rzeczywiście chciałaś być dziennikarką. Poza tym podsłuchiwałaś, o czym rozmawiałyśmy i chciałaś się wtrącić i się wtrącałaś nieudolnie. Najwyższe marzenie to oczywiście wiele kroków przede mną. Rzeczywiście słabo to wygląda, bardzo słabo, ale też wcięcie się do rozmowy i jakieś takie płynne przejście to nie jest najłatwiejsza rzecz do wykonania. Też musimy wziąć pod uwagę, że dziewczyn jest jednak, nie wiem ile teraz ich zostało, z jakichś 7-8, a miały zebrać wizytówki od 4 osób, więc pewnie było tak, że one tylko czekały, aż jedna osoba skończy rozmawiać i już musiały, wiecie, starać się wykorzystać tę swoją szansę, więc no, trudne zadanie do wykonania, ale rzeczywiście tak trochę nieelegancko to wyglądało. Aczkolwiek tutaj stres dochodzi, więc
rozumiem. Ja nie mogłam prowadzić konwersacji z nią i było to niegrzeczne, bo kiedy ktoś inny rozmawia z kimś, to nie można się włączać w tę rozmowę w taki sposób, jaki ty to zrobiłaś. Poproszę, że tak wejdę w rozmowę, ale bardzo chciałam cię poznać. Z drugiej strony ja też chciałam pochwalić osoby, które komentują to, jak dziewczyny sobie poradziły, dlatego że bardzo konstruktywna krytyka. Od razu dostają odpowiedź, co nad czym powinny popracować, co było nie tak. Nie, żadna z dziewczyn na razie nie usłyszała, że ale z ciebie wieśniara, albo co ty miałaś w głowie, jak ty się zachowujesz. Super, bardzo mi się to podoba, dlatego że, słuchajcie, dziewczyny będą mogły coś z tego wynieść, a o to chyba chodzi, prawda? A gdybym podeszła drugi raz, miałabym szansę? Myślę, że tak. Może się od razu Magda spytać, jak by to było odebrane, gdyby podeszła jeszcze raz, spróbowała jeszcze raz i dostała informację zwrotną, że no, mogłabyś jeszcze spróbować. Wiadomo, że to zależy od konkretnej osoby, ale podoba mi się komunikacja i podoba mi się takie normalne podejście z szacunkiem. I think like she has a good energy and everything, but like her first approach was like, I'm gonna be very honest with you, like, you know, I have two cards, give me one card, you know, I was like, no. I don't understand, but like, you know, it's like, it's not the right approach, you should have just like come, like, talked or whatever, like, you know, you cannot like come and just give me your business cards. Three is already good. Rzeczywiście, Marta miała takie podejście bardzo mocno zadaniowe, a nie interpersonalne. Dlatego wydaje mi się, że dobrą metodą jest podpytać się o drugą osobę, bo wtedy będzie taka usatysfakcjonowana, że rzeczywiście chcecie ją trochę poznać, a nie tylko rozmawianie cały czas o sobie. Ja miałam takie wrażenie, że za dużo podchodzisz do niektórych osób, których nie znasz i łamiesz ich taką prywatną... Barierę. Jakby każdy ma taką space, prawda? Jestem Ania. Dzień dobry, jest za bardzo. Jestem właśnie... Znaczy tak na przywitanie po prostu. Nie należy się całować z ludźmi, tak, których widzisz pierwszy raz w życiu. Po prostu byłam zdenerwowana, chciałam wypaść jak najlepiej, chciałam taki załapać od razu kontakt. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, bo Ania od początku była pokazywana w programie jako taka, no, trochę wstydliwa osoba, więc wydaje mi się, że podczas tego zadania chciała pokazać, że się przełamała i może zastanawiała się, jak zachowują się takie osoby bardzo pewne siebie. Ale ja też rzeczywiście, gdyby do mnie podeszła totalnie obca osoba, chciała się przywitać już tak w policzki, trochę bym była skonsternowana. Z drugiej strony, jak na przykład znajomi przedstawiają mi swoich znajomych teraz, no to rzeczywiście witamy się w policzki, ale jeżeli chodzi o jakieś takie branżowe spotkania, no to nie podeszłabym w ten sposób. Mi też agencje wielokrotnie powtarzały, że na castingach, jak podchodzę do klienta, to żeby nie wyciągać ręki pierwsza. Że niektórym to nie będzie przeszkadzać, ale lepiej jest poczekać, aż klient pierwszy wyciągnie rękę, jeżeli chcemy się przywitać. A co dopiero dać komuś buzi w policzek. Fajnie też, że to zostało właśnie wypunktowane. Bardzo mi się to podoba. She started like to talk about the problems, like, you know, she has, or like, you know, little things. And I just thought, like, it's not appropriate, like, you know, for having like a conversation. But I have one problem. What's in my body. I don't know, I have to be here and it's a problem for me. I'll have to go over. Okay. All the best. Okay. Kiedy ty podchodzisz do osoby, z którą chcesz się poznać, nie prowadzisz tak konwersacji, żeby druga osoba mogła chociaż przez chwilę poczuć, że ty naprawdę chcesz ją poznać. Chciałam zrobić wizytówki od paru tam osób i właśnie też od pani, no ale chciałam w ogóle też się dowiedzieć paru innych rzeczy. Wydaje mi się, że nie powinna pani mówić, że pani chce wziąć wizytówki, tylko powinna pani rozmawiać ze mną tak, żebym ja je oddała, dlatego pani mnie zainteresowała. Tutaj po raz kolejny być może zadziałał stres, być może to była taka sytuacja, w której Weronika nie czuła się zbyt komfortowo, więc mogła się trochę zestresować, ale znowu, ja też uważam, że lepiej jest podpytać się o drugą osobę i bardziej skupić się na rozmówce, niż na podkreślaniu jakichś swoich wad. No bo też z drugiej strony, co ta osoba ma wam odpowiedzieć? Ma wam odpowiedzieć, nie, no jesteś piękna, nieważne, że masz tam jakieś kilka centymetrów więcej w biodrach. Ja bym się na przykład czuła niekomfortowo, gdyby ktoś mi zaczął wyliczać, jakaś obca osoba, zaczęłaby mi wyliczać swoje wady, bo nie wiedziałabym, jak mam zareagować. Wiadomo, że jeżeli to jest moja przyjaciółka, no to jej powiem, że weź stara, nie gadaj głupo, ty jesteś piękna, jesteś cudowna, ale obca osoba to jest takie trochę, nie wiem, co mam zrobić. Beata, I really think like you did a really good job.
Thank you very much. You were very open, very relaxed, you had a really good energy. Ja miałam wrażenie, że bardzo dobrze się bawisz i też miałam wrażenie, że osoby, z którymi rozmawiasz, się dobrze bawią. Super, cieszę się, że Beata sobie dobrze poradziła, bo ja już wam mówiłam od początku, że trzymałam za nią bardzo mocno kciuki. Ja tutaj nie czuję się za pewnie, tu jest za dużo ludzi, ja jestem generalnie szarą myszą i nie czuję się dobrze, jak widzę tyle ludzi. Nie wyglądasz na szarą myszkę. Ale proszę mi uwierzyć, że wszyscy to wiedzą. Od kogo nie zdobyłaś wizytówki? Saszy. Od Saszy? Why didn't she give her the card? She was very proper, like, you know, there wasn't like, you know, I cannot say anything like wrong. Generalnie rzadko rzucam się w oczy. Myślę, że to był fajny trening dla Oli, mam taką nadzieję przynajmniej. Też została potraktowana z szacunkiem, nikt po niej nie pojechał i to jest taka sytuacja, że my wychodzimy ze swojej strefy komfortu. I to na początku nie jest łatwe, ale jak się będzie powtarzało tę sytuację i powtarzało, i ćwiczyło, i ćwiczyło, i ćwiczyło, to uwierzcie mi, że można to w pewien sposób wyćwiczyć u siebie i może być tak, że będziemy się czuli zdecydowanie bardziej komfortowo, poznając nowe osoby. I tak jak ja uważam, że takie nakłanianie Oli do tego, żeby pokazała swoją energię, że krzycz, nie wiem, kopnij coś, bądź bardziej przebojowa, jest głupie po prostu, bo każdy z nas ma inny charakter. Tak uważam, że takie umiejętności interpersonalne w modelingu są niezwykle potrzebne, bo raz castingi, dwa praca, trzy, nie wiem, życie z obcymi osobami w Models Apartment. Jeżeli nie będziecie się czuli komfortowo, to po pierwsze prawdopodobnie ciężko będzie zabukować pracę, ciężko będzie złapać flow z klientem, a po drugie będziecie się męczyć, bo jednak mieszkanie z obcymi osobami, które widzicie pierwszy raz w życiu, nie jest ogólnie zbyt komfortową sytuacją, więc lepiej jest się do tego jakoś przygotować, żeby mieć troszeczkę łatwiej. Czyje wizytówki masz? Pani Izabeli i duetu Paprocki and Przydłoski. Yeah, not mine. Nie znam angielskiego, dlatego bałam się podejść do panów. Mój angielski jest po prostu katastrofą, także... Wyszło jak wyszło. Rozumiem Paulinę, domyślam się, jak to może być stresujące, ale chciałam wam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie bójcie się rozmawiać po angielsku, dlatego że znam sporo osób, które rozumieją angielski i które są w stanie się komunikować, ale nie chcą mówić po angielsku, bo boją się, stresują się. Stresują się, że popełnią jakiś błąd, stresują się, że coś nie wyjdzie i to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Nie wiem, jak to wygląda teraz w szkołach, ale kiedy ja uczyłam się angielskiego w szkole, to my w ogóle nie skupialiśmy się na rozmowach. Ja całe szczęście chodziłam jeszcze na konwersacje do prywatnej szkoły, gdzie miałam konwersacje z native speakerami i to mi bardzo dużo pomogło. Ja też lubiłam zawsze rozmawiać po angielsku, ale absolutnie rozumiem osoby, które po zakończeniu edukacji w szkole, edukacji związanej z językiem angielskim, wstydzą się rozmawiać, są nieprzyzwyczajone do tego. Starajcie się, gadajcie, naprawdę wszyscy robimy błędy. Nawet native robią błędy, kiedy mówią po angielsku, to nie ma żadnego znaczenia. Także przełamujcie się, bo im więcej będziecie ćwiczyć, tym będzie łatwiej i łatwiej. Ile zdobyłeś wizytów? Mam 4. I was really like positively surprised, and I think it was so original that you came up to me and you said, you know, and you started to sing in Serbian. A to jest bardzo ciekawe i ja uważam, że bardzo fajnie będzie, jeżeli jak wyjeżdżacie na kontrakty modelingowe, to będziecie potrafili powiedzieć 2-3 zdania w języku lokalnym. I na przykład w Chinach przyjść na casting i powiedzieć ni hao. Ja oczywiście, przepraszam, nie umiem tego do końca wymawiać. Albo na przykład przyjść na casting do Tajlandii i powiedzieć sawadika. I od razu zdobywacie kilka punktów. Też wam mówiłam, że spoko opcją jest przekupić agencję międzynarodową, do której przyjeżdżacie. I na przykład przyjeżdżając na kontrakt, nie wiem, zabrać ze sobą ptasie mleczko albo krówki i dać taki mały prezent polski. Fajnie, jeżeli będziecie coś wiedzieli na temat państwa, z którego pochodzi klient, albo coś takiego bardziej personalnego, to na pewno od razu przełamie lody. Super, że to zostało tutaj pokazane. Poszło mi, myślę, że bardzo dobrze, bo mam wszystkie wizytówki i zdaje się, że byłam pierwsza. Sasha, what did you think? I think she did really... She was great and I think when she set like the bar really high, I thought like you were really prepared. You're very professional, you knew a lot about, like, you know, me. I've heard that you are the editor-in-chief. Yeah, of course. Of the magazine 25. Yeah, did you see it? Yeah, yeah.
like that Marcin Tyszka took the photo for me. Yeah, he did, he did. Super, gdybym ja była na miejscu Saszy i rozmawiałabym z Kasią, to poczułabym się taka dopieszczona i to byłoby po prostu takie bardzo miłe, że ta osoba chce ze mną porozmawiać, bo interesuje się tym, co ja robię, albo tym, co ja osiągnęłam. Naprawdę świetna robota, Kasia, bardzo mądra dziewczyna, tak mi się wydaje. Bardzo mądra dziewczyna, przemyślała tę sytuację i wykonała zadanie najlepiej, jak można było. Nie czuło się tego, że ty tę wizytówkę chcesz mi wyszarpać, tylko naprawdę bardzo ładnie rozmawiałaś. Ja chciałam spytać w ogóle, jak to wygląda praca redaktor naczelnej, bo wiem, że pani wcześniej była w Vivie. A tak? Oświetliła pani research. Tak, no to i... To się pani przygotowała. Czyli ogólnie zrobiłaś na wszystkich bardzo dobre wrażenie i wszyscy cię pamiętają. Świetni są ci jurorzy tutaj podczas tego dziwnego panelu. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ja, gdybym nie pracowała w tej branży, to z tego odcinka bardzo dużo bym się nauczyła, również jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie networkingowe. Naprawdę rewelacja i świetnie Kasia prowadziła rozmowę. Nagrodą dla dzisiejszej zwyciężczyni jest sesja do portfolio wykonana przez moją agencję Division i dostaje ją Kasia. Nareszcie jakieś konkretne nagrody, które rzeczywiście sprawią, że dziewczynom będzie łatwiej wystartować albo lepiej sobie poradzić w programie. Właśnie, sesja do portfolio, sesja testowa przeprowadzona przez agencję modelingową, rewelacja. W ogóle moim zdaniem dziewczyny już powinny mieć sesję testową u siebie w portfolio, zamiast tych dziwnych sesji, gdzie przerabiają, stylizują ich na mężczyzn z jakimiś dziwnymi sztucznymi włosami, źle doczepionymi i bokobrodami. Ja uważam, że Kasia dostała jedną z najlepszych nagród dotychczas, bo wiem, że pracowała później w modelingu, więc ta sesja, te zdjęcia na pewno jej się przydały realnie. W pracy. Dodatkowa sesja, kolejne zdjęcia. W portfolio musi być ich dużo, żeby było z czego wybierać. Dokładnie, a dodatkowo jak wyjeżdżacie na różne rynki, do różnych państw, to agencje będą wybierały różne zdjęcia. Więc nawet jeżeli wasze zdjęcia nie zostaną wybrane do booka w Japonii, to być może zostaną wybrane do booka w Mediolanie. Także im więcej zdjęć, tym naprawdę, naprawdę lepiej. Co to pierwsze testowe zdjęcia, jakie zawsze wykonujemy modelkom, żeby zobaczyć w ogóle, jak radzą sobie przed kamerą, jak wyglądają w różnych stylizacjach. Dokładnie, dlatego ja też zawsze się dziwię, że modelkom nie robią polaroidów, że na przykład nie ma odcinka z tego, jak wychodzą na polaroidach i na przykład oceniać wychodzenie na polaroidach, żeby to ćwiczyć, że nie ma takich zwykłych testów. Testy zazwyczaj pierwsze są też często bez makijażu, takie sauté, bo też macie pokazać własną, ma być widoczna wasza osobowość, mają być widoczne wasze rysy twarzy. To raczej chodzi o to, żeby was pokazać w takiej wersji jak czysta kartka papieru. Ogólnie powiem wam, że pierwsza część odcinka bardzo fajna, podoba mi się. Być może wynika to z tego, że nie ma naszych standardowych jurorów. Wszystko przeprowadzone z szacunkiem, pomimo tego, że Ania była dosyć ostra, Ania Rubik, to jednak nikomu nie pojechała, nie wyzywała nikogo, nie krzyczała na nikogo. Po obejrzeniu połowy tego odcinka mam bardzo pozytywne odczucia. Gdybym nie siedziała w branży, to wydaje mi się, że z tego odcinka mogłabym się sporo nauczyć. Ciekawe zadania, takie trochę około modelingowe, ale nadal bardzo, bardzo modelingowe. I tak mógłby wyglądać właśnie program. Ciekawa jestem, jakie wy macie wrażenia na temat tego odcinka, a na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye bye!